Jak przeprowadzić rewolucję energetyczną w szpitalu tak, by nie narażać bezpieczeństwa pacjentów, i to pacjentów wyjątkowych, setek dzieci z całej Polski. W Warszawie znaleźli na to sposób. Centrum Zdrowia Dziecka zmienia złe nawyki, a działająca przy szpitalu szkoła uczy małych pacjentów ekologicznych zachowań. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka leczy pacjentów od 35 lat. Składa się na niego wiele budynków o łącznej powierzchni 70 tysięcy metrów kwadratowych. Niestety budowane według ekskluzywnych, jak na lata 70. ubiegłego wieku standardów, dziś wymaga gruntownych remontów. Dyrekcja szpitala zdecydowała więc kilka lat temu o przeprowadzeniu energetycznej rewolucji. W jej ramach zbudowano nowoczesną kotłownię i zmodernizowano sieć cieplną. Zainstalowano solary słoneczne, wymieniono 70% central wentylacyjnych. Zdecydowana większość budynków zyskała też solidne fasady, a pozostałe docieplono i zaopatrzono w nową stolarkę okienną. Aspekty ekologiczne są oczywiste. Nie ma emisji do atmosfery, ta emisja jest ograniczona do niezbędnego minimum. Oszczędzamy środowisko. Natomiast oczywiście kluczową kwestią to są oszczędności finansowe. W skali roku, w ramach podjętych przez nas działań, uzyskujemy oszczędności na poziomie około 1 000 000 zł. Niewiele osób wie, że przy Instytucie działa zespół szkół specjalnych. Placówka edukacyjna, którą odwiedza nawet 7 tysięcy uczniów rocznie. Szkoła pracuje w wyjątkowych warunkach. Lekcje odbywają się w klasach, ale też w szpitalnych salach przy łóżku pacjenta, choć nie tylko. Jest to szkoła szpitalna, chciałabym podkreślić to. Dzieci leżą tutaj w bardzo ciężkim stanie, a mimo to odbywa się około 40 wycieczek rocznie. Wozimy nasze dzieci do muzeów, do rezerwatów, do ogrodów zoologicznych, botanicznych. Teatr jest właściwie na porządku dziennym, kino, wszelkiego rodzaju rozrywka. Ale działalność szkoły to nie tylko rozrywka. To szereg działań kształtujących świadomość ekologiczną pacjentów, ich rodzin i personelu szpitala. Są też akcje aktywizujące mieszkańców stolicy, jak na przykład konkurs plastyczny promujący ideę oszczędzania energii elektrycznej, w którym brali udział uczniowie ze szkół i przedszkoli z dzielnicy Wawer. Wygrała Matylda, uczennica 5 klasy i pacjentka instytutu. W nagrodę dostała aparat fotograficzny, a wymyślone przez nią logo znalazło zastosowanie praktyczne. No tak mi jakoś przyszło do głowy. Tak się skojarzyło. Bo ponieważ kontakt ma w środku takie kółko i dwie dziurki, to takie trochę ziemia wygląda z tymi dziurkami. Z jednej strony szukaliśmy takiego tematu, który w jakiś sposób połączyłby zarówno młodszych i starszych, czyli szukaliśmy tematu, który byłby bliski tak naprawdę nam wszystkim. Z drugiej strony również chcieliśmy pracować nad czymś, co z naszego punktu dydaktycznego jest bardzo ważne, czyli na podniesieniu takiej świadomości ekologicznej zarówno wśród naszych uczniów, jak i całego środowiska szpitalnego. 2000 pracowników, ale proszę wziąć pod uwagę, że każdego dnia tu jest 600 osób, pacjentów w szpitalu i około 1000 pacjentów w poradni. Są też rodzice. Ci ludzie generują realne, namacalne koszty. I wystarczy odrobina pracy u podstaw uświadamiającej tych ludzi. I efekt jest taki, że można z tego tytułu uzyskać oszczędności rzędu 40, 50, 100 tysięcy złotych rocznie. Praca u podstaw, o jakiej mówił dyrektor Starczyński, w szpitalnej szkole odbywa się każdego dnia. Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum poświęcają działaniom proekologicznym dużo czasu i energii. Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zabiorę Was do takiej krainy, o której tak naprawdę rzadko myślimy. Czy ktoś z Was potrafi odpowiedzieć, co to jest energetyka alternatywna? Co to w ogóle jest alternatywa? W warszawskim zespole szkół specjalnych nr 78 to pytanie jest pytaniem retorycznym. Uczniowie tej placówki o energii alternatywnej wiedzą naprawdę wiele. A dzięki nim taką wiedzę posiądą inni. Nie trać energii!